tak naprawdę mamy ci dwa warianty. Albo Skarb Państwa, czyli wojewoda, zaproponuje właścicielowi, obecnemu właścicielowi, który to nabył w drodze przetargu, inny teren Skarbu Państwa, nie miasto, bo to nie jest nasz teren. My nie możemy dać komuś terenu, który, no, który jest nasz. My możemy po prostu go sprzedać ewentualnie. Ewentualnie drugi wariant, jeżeli marszałek ma taką wolę, proszę Państwa, żeby zachować obecny drzewostan, i my również mamy taką wolę, jako miasto Chorzów. Jeżeli wyłoży środki finansowe na zakup, to miasto Chorzów, i teraz tutaj podejdę do pierwszej planszy, pozwolicie Państwo, miasto Chorzów składa ofertę i kładzie na stół, proszę Państwa, 1 800 000, aby się dołożyć do kwoty, którą marszałek wyasygnuje na zakup tego terenu i może ten teren włączyć do parku, będzie miał takie prawo. Jeżeli chce, żeby tam był park, to musi teren kupić od właściciela dzisiaj. My dokładamy 1 800 000 i włącza teren do parku. I temat jest zamknięty. Drzewa stoją, nikt się dzisiaj już nie będzie więcej dalej z tym tematem borykał, czy też nikogo nie będzie tego, ten temat bolał. Dlatego, proszę Państwa, to jest oferta przez miasto Chorzów przedstawiona marszałkowi. Powtórzę jeszcze raz. Dwa warianty. Albo Skarb Państwa, albo marszałek. My nie możemy tego kupić, no bo z jakiego tytułu ma Chorzów wyłożyć 8 milionów złotych, żeby odkupić nie swój teren, z którego nie pozostało ani, z którego pozyskało w wyniku sprzedaży 1 800 000. To jest 25% kwoty wynikającej ze sprzedaży. To wynika z ustawy. To wynika z ustawy, więc te pieniądze należały się Chorzowej, więc my je dzisiaj zwracamy marszałkowi, a czy dajemy na stół, tak? A marszałek dołoży resztę, kupuje, wchłania do parku.